is Afro-Brazilian art. To je jakaś broń musiała być. A to pochodzi z Nigerii. Brąz oczywiście. Tu oczywiście pisze po Brazylii, po portugalsku, także niestety nie wiem, o co chodzi, ale są to święte obrazy postaci Matki Boskiej. To jest film z 1936 roku, prawdopodobnie jacyś panderos, którzy walczyli właśnie o wolność Brazylii. O, skus! No niestety całego filmu nie mogę nagrać, bo pan mnie przegonił, ale tu są właśnie figurki takich wojowników. Dosyć to ciekawe. A tu jest zdjęcia. To wszystko byli niewolnicy przywiezieni z Afryki, którzy uciekli z niewoli i tworzyli właśnie takie bandy. Bandalieros, czy jak się tam nazywało po portugalsku. A tak sobie mieszkali. W takich małych klatkach, można powiedzieć. To taki wielko, czyli jednoosobowe mieszkanko. Jakiś rytualny strój, nie wiem co to jest, baba albo stanie, co chodzi. To są ciekawe stroje, w tym jakim mieli. Jest tylko to kobiece stroje, faceci byli już na Golasa tańczyli, nie? To wygląda piękność mórz afrykańska. Tak, to byli przywiezieni niewolnicy tutaj. Zakuci w dyby ich nogi. To selekcja niewolników. Jestem w galerii nowoczesnego malarstwa w Brazylii. Są za bardzo surrealistyczne. Nie wiem, czy to jest art, ale coś nie za bardzo to liczy się. A to jest całkiem nie wiadomo, o co mu chodziło. No to jest bardziej przyjemne dla oka. Się nadaje do horror movie. To jest obraz zakrawiający na formę. Kozy też dupcą. Tu na hamaczku. Tu do góry nogami. A przed wejściem taka ściana, bardzo ładnie namalowana. Lepszy to niż ten art
Thank you.